W miasto wyruszyli doręczyciele, którzy dostarczą mieszkańcom decyzję o wysokości podatków lokalnych na 2013 rok. Doręczyciele dostarczą w tym roku ponad 13 tysięcy decyzji. Od połowy stycznia do końca lutego doręczyciele Urzędu Miasta dostarczą mieszkańcom miasta decyzję o wysokości podatków lokalnych, o wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz informacje o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Decyzje podatkowe roznosi czterech doręczycieli zatrudnionych przez Urząd Miasta. To kolejny rok z rzędu, kiedy urząd zatrudnia takie osoby. Po prostu jest szybciej i taniej, mówią urzędnicy. Zatrudnienie doręczycieli jest dla urzędu korzystniejsze, ponieważ tak, jest to taniej, szybciej, ponieważ doręczyciele roznoszą korespondencję od poniedziałku do piątku. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, będą dostarczać również w soboty w godzinach od 8 rano do godziny 18 i jest, ta akcja wtedy przebiega sprawniej, szybciej i my mamy większą skuteczność doręczenia. Decyzje dostarczane są od poniedziałku do soboty do godziny 18. Wpłaty na poczet podatków i opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjmowane są bez prowizji w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ulicy Nowowiejskiej 62 i Bielawskiej 15 oraz w kasie Dzierżoniowskiego Urzędu. Doręczyciele będą roznosić decyzje do końca lutego. Każdy z nich posiada imienny identyfikator z aktualną fotografią. Jeżeli nie jesteśmy pewni osoby, która podaje się za doręczyciela, możemy tę informację zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Miasta.